Dobry wieczór. Witam Państwa w pierwszą karnawałową niedzielę. A to już olimpijski kompleks w stolicy kraju Rad, centrum noworocznych zabaw Moskwiczan. Uświetniają je artyści estrady, teatru i filmu, wcielający się w postaci znane z dziecięcej literatury. Są też popisy cyrkowe, gry i konkursy. W zabawach uczestniczą tysiące dzieci ze wszystkich rejonów Związku Radzieckiego. Dziś pierwszy program telewizji radzieckiej rozpoczął się o 7 rano. W dni poprzednie trwać będzie do północy, a w niedzielę i święta jeszcze dłużej. Zmiany te wprowadzono na prośby telewidzów, na razie eksperymentalnie. Jeśli się przyjmą, zostaną na stałe. Telewidzowie chcą rano przede wszystkim gimnastykować się pod kierunkiem ekranowego instruktora, a także zapoznać z najbardziej aktualnymi informacjami z kraju i ze świata. Dlatego też pierwsza godzina programu będzie codziennie miała charakter informacyjno-rozrywkowy. I ponownie wiadomości z kraju. Pierwszą w Łodzi zabawę karnawałową na lodzie zorganizowano w Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Promienisty. Były liczne konkursy sprawności, w których celowali chłopcy. Dziewczęta nie miały za to równych sobie w tańcu. Być może w przyszłości któryś z tych maluchów będzie mistrzem lodowej tafli. Na razie jednak jazda na łyżwach stanowi świetną zabawę i przynosi sporo radości, chociaż nie wszyscy jeszcze dobrze opanowali tę sztukę. Zupełnie inaczej w stolicy. Przemrożeni wczoraj warszawiacy dziś cieszyli się z uroków najpiękniejszej w tym sezonie zimowej niedzieli. Lekki mróz i słońce sprzyjały wypoczynkowi na powietrzu. Spotkać można było nawet kolarzy. Pagórki oblegali amatorzy nart i sanek. Tłok przed wejściem na tor Stegny świadczy, że największym powodzeniem cieszyły się dziś łyżwy. Pierwszą karnawałową niedzielę wiele dzieci spędziło na balach. Pan Tik-Tak i ciotka Chlorka zaprosili na bal dzieci pracowników telewizji. Piosenkom, konkursom i tańcom nie było końca. No i oczywiście gość najważniejszy, długo oczekiwany, choć bardzo zapracowany, nie zawiódł. Dla najlepszych tancerzy i piosenkarzy specjalne nagrody. Teatr muzyczny bije na pewno krajowy rekord spektakli dla dzieci. Od lat młoda widownia, która z czasem przekształci się w dorosłych bywalców sceny musicalowej czy operetkowej, stanowi ważny element polityki repertuarowej teatru. W tej chwili na afiszach aż 4 kolorowe widowiska muzyczne, śpiewane, grane i tańczone. Królowa Śniegu, Śpiąca Królewna, Jaś i Małgosia, oglądany właśnie Kopciuszek, a w przygotowaniu Pinokio. Śpiącą Królewnę Łódzki Teatr Muzyczny grał już 212 razy. Wszystkie spektakle obejrzało 75 tysięcy widzów małych i dużych, bo dzieci często przyprowadzają do teatru swoich rodziców. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do widzenia.